Chycić udajcie z tej strony medic.pl, a to jest Ork Mazdaj 3 wraz z... Saliwanem, siemanko wszystkim, czyli takie luźne granie dzisiaj będzie we dwójkę koopem w tę oto wspaniałą giereczkę, gdzie będziemy szufladkować orków. Tak. Dobra, to... bez zbędnego przedłużania. Gramy. Widać, jak są zadowoleni z tego powodu po buźkach. Tak. Tak, ten szczególnie. Misję drugą w szczególności, ponieważ pierwsza takie bardzo mocne wprowadzenie i uznaliśmy, że to strata czasu. Już od drugiej mogą zacząć się schody, więc sobie zaczniemy. No. Razem grać. Prawda. Dobra, kontynuuj. Witaj, przybyszu z innej galaktyki. Witaj, kobieto z bazuku. Tak, to jest dużo bardziej intensywne niż usualne treningi. To nie jest część twojego treningu. There's something different about these new rifts. Every war mage in the order is investigating. Finally, we get to be real heroes like Maximilian. I will settle for you two staying alive, keeping the orcs out of the rift. No dobra, ogólnie na czym ta gra polega, bo jeżeli ktoś jest nieobeznany, to może w ogóle tej gry nie kojarzy. No mówiłem, szufladkuje się orków, ale to chodzi, że orkowie, tak jak w Tower Defense, idą, macie zostawiać pułapki, zamordować ich, by tutaj nie dotarli. Oczywiście ten portal ma 20 HP, więc jeden przeciwnik, jeden HP, ale to zależy od klasy przeciwników, bo są hordy różnego rodzaju orków. Jedne szybkie, jedne wolne, jedne mocniejsze pod względem pancerza, a inne mają większy damage. Tak, dokładnie. A gra również polega na tym, żeby stawiać pułapki różne. Tutaj, o, po prostu. No mamy po dwójko i trójko. Ja mam kolce, a po trójko też kolce, ale na ścianie czy na suficie mogą być. Akurat chyba na suficie to trzeba odblokować. Jest bardzo dużo możliwości, bo graliśmy w jedynkę i dwójkę i teraz trójka wyszła, to z czemu by nie nagrać. Akurat to są nowe postacie i nowe w ogóle umiejętności. Trochę Fortnite'a mi to przypomina. O, widzę, że... no, ogólnie zauważyłem, że mam bronię z swojej kampanii. I w ogóle rzeczy. Mam pułapki ze swojej kampanii, ale ich nie będę wykorzystywał, bo to będzie trochę bez sensu chyba. Zostawiamy tylko jedną rzecz. Czy jest to pokazane tak jak kiedyś, jacy przeciwnicy będą? Bo nie widzę, bo jest tak dużo miejsca, że mogą być tu... A nie, nie będą latające. Pod B masz. Średni ork i lekki ork będzie. A, to luzik, nie będzie latający. To mina. Latające chyba będą dopiero, nie wiem. Dalekiej przyszłości, dobra. Zaczynajmy w takim razie. Kurde, ja mogę się przydać, że skaczę i uderzę. A ty lewitujesz? No, mogę. No dobra, no ja postawiłem pułapki po drugiej stronie, bo coś czujesz, tamta brama będzie otwarta niedługo. Ty postawiłeś na ziemne. Bo to będzie po drugiej fali. No tak. Dobra, ja dobra, strzelam. Ja jestem czarnoskórym z kuszą. Taki Legolas dla Black Lives Matter. No zaczynamy. Dawaj. Czekamy na starego pijanego. W ogóle moje pułapki są ulepszone na maksa, więc będzie łatwo. XD. Trochę bez sensu, ale dobra. Dam sobie radę. Kurde, głośno jest to ork, może muszę go trochę ściszyć. Prawie, bo tutaj... ciszam. Ja musiałam ściszyć trochę gra, bo była za głośna. Okej. Okay. Myślę, że od razu możemy uwolnić hordę. Co to biega? A, to te... duszki. To są... Duszki pokazują, że... Ej, my mamy oddzielne pieniądze, czy mamy... razem? Spróbuj coś kupić. Chyba oddzielnie każdy ma. Ile masz teraz? Ja mam 1400. Ja mam 287, dobra. Mamy różne tego kasy. Tylko pytanie, co jest grane? Czemu stoi? A, mam znowu wolnić hordy? Tak się... A, przecież my gramy na najwyższym. Myślałem, że nie właśnie... właśnie chyba dlatego, że ja mam tryb uczeń ustawiony, albo ty ustawiłeś maga bitewnego. Później w lobby ustawimy sobie. Można, w każdej chwili można zmienić. Ustawienia? Ej, bo tam idą. Spoko, się ustawiam. Przedostają się. Znaczy nie przejdę za szybko. Wiem, dlaczego mamy oddzielne pieniądze, bo mamy oddzielne ulepszenia.
Ale to chyba dobrze, bo każdy może po swoje rzeczy wydawać. Ja się bardziej zajmuję tymi podłogowymi. Zastanawiam się, jakie fajne postacie mogą być, bo mamy z podstawki. No, prawda. Dobra, G, znowu, bo jesteśmy na uczniu. Cały czas klikajmy G. To niedobrze, że na uczniu, bo to za proste jest. Dobra, w lobby to zmienimy. Zmienimy na następnym poziomie trudności. Bo też no. Więcej jest ogólnie. Czaszek do ulepszania. Taki szybki info dla widzów. Odcinki będą trwały około 20 minut, żeby było optymalnie. I co tydzień będę wrzucał odcinki, czyli w... Myślę, że każdą sobotę postaram się wrzucić odcinek jeden. Będziemy starali się wrzucić, bo ja też sobie nagrywam takie rozwinięcie, żeby nie było tylko kryzys. No, ogólnie Sullivan to głównie nagrywa filmiki w angielskim języku. Po angielsku po prostu mówi. Szczerze, to nawet nagrywania. W języka nie używam nawet. No i ogólnie robi content dla obcokrajowców, więc no. Jak tak to wygląda. No nie tylko. Ale to nie dużo zmienia tak naprawdę. Ty już masz te takie pułapki? Nie masz ich, bo to będzie dopiero po tamtej misji, czyli masz te pułapki, dobra. Nie ma, ja sobie mówię pod nosem taka, dobra, dawaj ja. No, spamię tym wręcz. To zajmuj się dołem, ja się zajmę górą. Masz kulkę. Twoja poty też strzela jak z cekarama, kurde, tym jakie potrawy przynajmniej. No. Ej lol, zapomniałam, że ja mam ulepszenia. Na ogień. Te strzałki. Tam. Ciebie więcej, u mnie pusto, a nie dopiero idą. Tak, ja wypróbuję coś. Też tak się klapa. Może normalnie coś tam strzelać, fajne. Ładnie, bije laskę, gość. Tak naprawdę to jest faty, tylko przebrano. Boję, żeby nie wpadł do wody, nie wiem, czy można się zabić. Bo kiedyś się grało, można. Straciło się punkt. Można, testowałem to. Na tej mapie? Nie. Ale testowałem, że można się zabić. Ale tracisz punkty szczeliny chyba za to, jak depniesz. Witaj. Jestem w powietrzu. Super. O, oh, fuck! Ej, zrąbałem, bo nie mogę się teraz ruszyć. Dobra. Ciu. Dobra, to zamiana stron, teraz ja tutaj. Dobra, łatwo. Tyk. Dobra, łatwiutko to wygląda. To jest ostatnia fala, więc łatwo. Łatwo poszło. Za łatwo, tak naprawdę, wiesz? No to musimy chyba zamiast maga bitewnego wziąć chyba, kurde, pana szczeliny. Jeśli jesteśmy we dwójkę, no to... Myślę, że tak będzie lepiej. Ty sobie ulepsz pułapki te na ścianach może. Ja dostaniesz te. Strzały to ogólnie są najbardziej popularne pułapki. Zresztą zobaczę, ulepszenie są lepsze. O, no. To taniec zwycięstwa z Fortnite'a. No. Dobra, myślę, że będziemy podczas... Gdy będziemy w menu robić cięcia, więc... dostaliśmy 5. No, dobra. Cięcia. Dobra, już jesteśmy. Kolejna mapa. Great. We fight the bad guys, she takes a vacation. It's cool. No dobra, mamy tutaj ponownie dwie bramy. Jedna tutaj. Muszę się przyzwyczaić. Bo ja zawsze podwójny skok miałam na tamtej postaci w Darkmoon's Dying, a nie w Crazy's, kurde. Ej lol, tu można po kratkach wchodzić. Ej, zobacz! Można, no fajne, to jest takie dobre, żeby uciec. Chcę dotąd, ale uważaj, żeby nie spać, bo to jest kwas. Cię chyba zabija. Nie próbuję tego. Nie próbujcie tego w domu. O nie, ja pamiętam jak grałem i tam wskoczyłem. Ogółem to rzecz biorąc jest łatwo się bronić. Tutaj jest taki przesmyk. To tutaj na dole można rozstawić pułapki. Zastanawiam się tylko jak ten karabin sobie radzi. Jaki karabin? No ten to on działał, chcę sobie próbować.
Mogę sprzedać, bo nie zaczęliśmy fali. A to? Co to jest? To jest strzela kulkami śnieżnymi i zamraża przeciwników, ale chcę to przetestować. Jak to fajne. Jak to w ogóle działa? Ogólnie ulepszyłem... A ja kupiłem sobie nową rzecz. Ulepszyłem sobie ten, ścianę z strzałami, ale nie da się ich na suficie jak w poprzednich częściach, nie da się. Niestety. No muszę, ja tutaj... Może sobie... kiedyś to nam się odblokuje podczas grania, ale nie wiem, czy raczej nie. Dobra. Dawaj. Ej, bo nie zmieniliśmy poziomu trudności. Ale wtedy dostaliśmy maksimum czaszek. No tak, ale nie zmieniliśmy poziomu trudności, będzie nudno. Dobra, nieważne. Dawaj, G. Dobra, przy następnym tym, bo czas nagli, a widzowie chcieliby trochę pooglądać. Dawaj, dawaj. Chwila jeszcze. Pułapka. I co, jazda z kubańcami. Muzyczka fajna. U ciebie no, są. No, lubię. Tak, bo właśnie się rozbudowałam w miejscu, gdzie najpierw powinni iść właśnie. Dynia. No. O! Ej, od razu jest następna fala. To chyba zmieniłeś jednak. Możliwe. Dobra, wypróbujemy. To. Co to jest? To jest laser. Laser? O nie, to są heroldy. Takie nazywam. Ej, ten laser jest interesujący, szczerze powiem. Fajnie wygląda. Ale jak dobra, to... lecą tu. To na razie są łatwe poziomy, bo przejścia są takie wąskie. Ty, coś tak. Uciekaj mi stąd. Dobra, co ty odpilnij z tyłu? Ja tu się zajmę. I co te lasery robią, szczerze? Nie wiem, co one robią. Czy to jest od twoich kolców zrobiło coś? Nie wiem. Ekstra kasa tam leżała. Albo oni nie wchodzą w to po prostu. Bo są upośledzeni, dobra, nie ma. Czego to jest? Dobra, ja postawię tu jedno... bo z drugiej strony idą! No z dołu pójdą, właśnie ja kupiłem tylko jedną rzecz tutaj specjalnie. Dobra, tu. Dobra, lecimy. Zresztą mamy tu dobrze, bo możemy i na dole, i tu na górze czekać. W razie to jest za prosto. Też dlatego, że dwie osoby grają, wiesz? Też jest inaczej. A to akurat mogę potwierdzić. Bo chyba nie jest dostosowane do dwóch graczy, to nie zwiększa poziom trudności, jak niektórych grach. No nie, nie, akurat tutaj wiesz, nie. Wiesz, kiedyś będziemy grać na poziomie nieskończoności, to będzie ostra jatka. Oj, to prawda. Heroldy. W łeb przywaliłeś. Zajmij się nim. Dobra, dostał. Biegną kolejna. Ok, eliminuję. Z daleka tym shotgunierem nawalam. Teraz przez to nie powinni przejść. Nie prze... You not shadow pass. Tak powinien tym być kiedyś. Odcinka. No. No, on nie przetrzymuje kuszą, tylko strzela ile wlezie, takie wiesz. Legolas, no mówię. Dobra, lecisz. To jest czwarta na pięć fal, pewno dwa naraz. Dobra, to ja drugą stronę biorę. Ej, broń mi się zbugowała. Dobra, jednak nie.
czekam. O kurde. Chodźcie tu. Dobra. Po tej gierce kończymy odcinek. Tak. Szybko ta gierka. Żeby nie było za dużo i gdzie? Widzę, jak ci pouciekali. Dobra, luz zajmę się nim. Kurde, manu używam. Jest problem u mnie. Spoko. Dobra, jest to twoja pułapka. Bo nam ucieka do szczeliny. Uciekł jeden. No to nie będzie pięć gwiazdek. Niestety. Patrz, że tak przecisnął się idealnie pomiędzy tutaj, nie? Dosłownie. Dobra, ja zrobię taką obronę tutaj z mojej strony. Że nie moje zaniedbanie tu było. To tylko on przebił się. Dobra, teraz idziemy z nim. Ty pilnuj tamtej strony, ja się moją zajmę. U mnie nic nie ma. Już wiem, po co są te biegacze. Żeby aktywować pułapki. Tak. To są najbardziej wkurzające. Jak tam u ciebie, dobrze? Tak. Dziwnie mi się celuje strasznie. No co te fala, to luz. To sobie nie odpuścić. Co jest? Zombiak mi się... Znaczy ork mi się zbugował i na płatku. Zombiak. Już, za duże przyzwyczajenie. Dobra, pięknie. No, jeden, ale dobre było. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że ja wam się spodobał. Ja również dziękuję. Do zobaczenia później, na razie. Do zobaczenia za tydzień, na razie.